Przed nami inne święta Bożego Narodzenia niż znamy dotychczas. Jak się do nich przygotować? Zapraszamy Was na rozmowę z ojcem Janem Marią Szewkiem, franciszkaninem. Boże Narodzenie kojarzy się nam jako takie święta rodzinne, gdzie ludzie ściągają do jednego stołu, choćby na wieczerze wigilijną, żeby być razem. No a w tym roku zasadniczo ci, którzy mieszkają pod jednym dachem, się spotkają. Najwyżej 5 gości można wpuścić do swojego mieszkania. Jak przeżyć te święta? No musimy wiedzieć, co jest w nich najważniejszego, co jest istotnego w święta Bożego Narodzenia. Najważniejszym naszym zadaniem w przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia to jest pojednać się z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Dlatego, że czekamy na przyjście Jezusa Chrystusa, świętujemy kolejną rocznicę Jego urodzin, ale także przygotowujemy się w perspektywie Jego powtórnego przyjścia na świat. Zwykle na święta Bożego Narodzenia, także inne okazje, życzymy sobie zdrowia. Ale ja zawsze dodaję, życzę Tobie, Wam zdrowia duszy i ciała. No bo człowiek to jest jednak jedność cielesno-duchowa. Nie tylko mamy dbać o swoje ciała, one są ważne, bo Bóg dał nam, to jest Jego dar, ale dał też nam duszę i o nią powinniśmy walczyć, bo dusza ludzka jest nieśmiertelna. Jest wiele symboli, które nam towarzyszą w czasie świąt Bożego Narodzenia. Najbardziej charakterystycznym symbolem i widocznym wszem i wobec to jest choinka. Jest to zielone drzewo, dlatego że w ten sposób to drzewo wskazuje nam na Boga, który nie ma początku ani końca. Dlatego że choinka, w tym wypadku to może być świerk, jodła, sosna, przez cały rok jest zielona. Stąd jakby wskazuje na Chrystusa. Zielony kolor jest kolorem nadziei. Czyli wierzymy, ufamy, że przychodzi, rodzi się Jezus Chrystus, który nas wyzwoli z tego zepsucia grzechu do nowego, lepszego życia. Pod choinką kładziemy prezenty. Tu też często ludzie myślą o drugim świętym Mikołaju. Nie, święty Mikołaj przychodzi tylko 6 grudnia, a te prezenty, które dajemy pod choinkę, to w ten sposób naśladujemy Boga Ojca. Opłatek, dzielimy się chlebem, także mamy rybę. Ma nam przypominać o tym, kto jest najważniejszy podczas tych świąt, czyli Jezus Chrystus. No ja przede wszystkim życzę wszystkim, żeby naprawdę w ich sercach, w ich umysłach, w ich życiu, w ich rodzinach urodził się Jezus Chrystus. Cała rozmowa dostępna będzie już wkrótce na kraków.pl. Tradycyjna Wigilia to oczywiście uszka i barsz z uszkami, uszka z grzybami jak najbardziej. Do zrobienia uszek potrzebujemy 150 g mąki, jedno jajko i kilka łyżek wody to na ciasto, a do farszu przesmażone na maśle i cebuli najlepiej suszone borowiki. Bierzemy mąkę do zrobienia ciasta. Sypujemy, rozbijamy jedno jajko. Odrobinę soli. I wyrabiamy ciasto. Wyrobione ciasto rozwałkowujemy na jak najcieńsze płaty, na to będziemy potem nakładać farsz. Tak rozwałkowane ciasto, najlepiej wziąć szklankę i będziemy wycinać łóżka, a potem do środka nakładać farsz. Gotowanych uszek wlewamy barsz. Smacznego i życzę wesołych świąt. Pamiętacie żywą szopkę, którą zawsze mogliśmy odwiedzać w okresie bożonarodzeniowym na ulicy Franciszkańskiej? Niestety, w tym roku z powodu pandemii nie będzie to możliwe. Co nie znaczy, że nie będziemy mogli spotkać żywych zwierzątek. A gdzie? Oczywiście w krakowskim zoo, który ma dla Was pewną propozycję. Rokrocznie dawaliśmy zwierzęta nasze do szopki żywej na Franciszkańską. W tym roku ze względu na pandemię taka szopka na Franciszkańskiej nie będzie miała miejsca, w związku z czym wpadliśmy na pomysł, żeby czemu nie zrobić czegoś takiego u nas, kiedy zwierzęta są w swoim naturalnym środowisku, mamy warunki do tego, no tylko trzeba było zaangażować aktorów.
Są to nasi pracownicy pielęgniarze, którzy będą występować w Szopce Żywej. Zapraszamy wszystkich krakowian do odwiedzenia, ponieważ szopka będzie stała cały czas, z tym, że żywi artyści będą w godzinach od 12 do 14, począwszy od pierwszego dnia świąt, przez drugi dzień świąt i niedzielę. A na koniec serdecznie zapraszamy Państwa na wyjątkowy koncert kolęd na platformę Play Kraków. Jednocześnie składając Państwu w imieniu redakcji telewizji kraków.pl wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Rok 2020 jest rokiem, w którym po raz kolejny w przestrzeni miasta stoją szopki krakowskie. Są nie tylko częścią wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, są także częścią wystroju naszego miasta. No, mamy takie przekonanie, że dzięki temu ta dekoracja świąteczna Krakowa staje się czymś specjalnym, czymś unikatowym w skali europejskiej. A na wirtualny spacer po krakowskich szopkach zapraszamy na telewizja.kraków.pl.